Witam bardzo serdecznie w 78. części Divinity Original Sin Definitive Edition. Dwójka oczywiście, więc jesteśmy w tym miejscu. Tutaj była rozmowa z tym trolem. Tu są krowy. No jedną z nich odczarowałem. Muszę znaleźć wiedźmę, aby odczarować drugą, więc pozostaje mi nic innego, jak przepatrzyć kolejne fragmenty tej mapy. Gdzie tu jeszcze nie byłem, albo gdzie byłem, czy coś, trudno powiedzieć. No nic, jakoś będę tutaj bełtał temat. Dobra, idziemy. Idziemy, nie wiem, tam sprzedałem jakąś księgę wiedźmy, chociaż nie można się tam było nic doczytać. Nie wiem, czy zrobiłem dobrze, czy źle. Pewnie źle, no ale trudno, tak już mam. Zobaczymy. Na razie muszę to wszystko tutaj rozczaić. Co tu jeszcze jest? Gwiezdne ziele. Okej, tutaj są jakieś kurczaki. Tylko o dziwo to są chyba martwe kurczaki. No to zobaczmy co tutaj. Mamy punkty doświadczenia. Jakieś nowe. Okej. No ciekawa rzecz. Pozbierajmy te kurze nóżki i inne rzeczy i z Ferno pogadajmy. Uch, oddałbym własne skrzydła za chwilę wytchnienia od tej zarazy. Każ ptakowi nie zbliżać się do ciebie, nie chcę zarazić się od niego tą jego chorobą. Zapytaj ptaka, co mu dolega, zapytaj go, co właściwie robi w takim miejscu. Powiedz ptakowi, że wygląda jak zmokła kura, nie jesteś tylko pewna jakiego gatunku. No dobra, zobaczmy, co mu dolega. Wypadają mi pióra, moje skrzydła nie są już w stanie mnie unieść. Jest mi tak zimno, marzę jedynie o odrobinie ciepła. Ptak próbuje... Paskudne ptaszysko, zadanie. Ptak próbuje zamachać swoimi wątłymi skrzydłami, lecz nie udaje mu się to. Powiedz ptakowi, że wygląda śmiertelnie chorego, na jesieni było skrócić jego cierpienia. Zapytaj ptaka, czy próbował znaleźć jakieś lekarstwo na swoją dolegliwość. Może wybierzemy drugą opcję. Wątpię, by cokolwiek mogło mi pomóc w tym okropnym stanie. Na jesieni byłoby skrócić jego cierpienia. Ja na razie odejdę, może nie będę skracał jego cierpień póki co. Zobaczmy, co tutaj w tym kurniku się dzieje. Nic się tutaj nie dzieje. Zobaczmy, może nie tyle, tak, tutaj to żeśmy zyskali, jakieś surowe ptasie udko, okay, będzie można z tego zrobić jedzenie. Zobaczmy na zadania, no i mamy paskudne ptaszysko, ptak twarzy się na zimno, desperacko potrzebuje ciepła, potraktowanie jak bydło, daliśmy ich stronę krowie, nie prosząc o nic w zamian. Poznaj sposób na uratowanie drugiej krowy. Aha, ciekawe to będzie. No zobaczymy. Na razie póki co. Jeszcze tu wrócimy. Zaraz. Ja tutaj sobie wezmę. A chyba że mi to pokaże na mapie. Jest tutaj mapa. Nie ma tej mapy, więc muszę ewentualnie. Tutaj była ta krowa. Jak to się nazywało to zadanie? Potraktowanie jak bydło. Dobra. Tutaj napiszę. Zadanie. Traktowanie jak bydło. Zapiszę sobie, żeby wiedzieć, gdzie mam jeszcze wrócić, gdzie jakie zadanie jest. Przynajmniej w tym miejscu. No dobra, nie wiem co z tym kurczakiem. On oczekuje ciepła. Może byśmy go jakoś podgrzali. Jak go tu podgrzać? Ile on ma życia? No tyle ile ma, ale problem w tym, że mogę go spalić. Niechcący. Jak rozgrzać tego ptaka? Desperacko potrzebuje ciepła. Czymś pewnie można go ogrzać. Tylko problem w tym, że nie wiadomo czym.
Mogę ewentualnie zapisać stan gry i go ogniem pojechać. Chociaż nie wiem, czy to będzie dobry pomysł. No ale różne rzeczy przychodzą do głowy, tak? Lot Feniksa. Zobaczmy, czy tutaj dość sporo obrażeń od ognia to zadaje. Nie wiem, tutaj mamy jakiś samozapłon. O kurczę, jakie to wszystko obrażenia daje potężne. Więc raczej nie bardzo wiem, czy to będzie dobry pomysł, żeby tak kurczaczka, może z tej strony, tak kurczaczka podgrzać, ale to nie wiem, czy to będzie dobry pomysł. Zobaczmy. Paskudne ptaszysko. O kurczę, coś tutaj się od lodu zrobiło. Ferno, nie żyje. Co, zrobiłem zadanie? Spaliliśmy ptaka żywcem. Poczekaj, zobacz, co się stanie. Oj, mamy jakieś jajo Feniksa się tutaj zrobiło. Okej. Ale jaja, spaliśmy. No i mamy jajo Feniksa. Być może tak trzeba było zrobić. Zobaczmy. Okej. O, 10 tysięcy. Jajo jest ciepłe, ale nie przez popiół. Ciepło bije z wnętrza jaja. Zbadaj jajo dokładnie i zacznij się głośno zastanawiać, co zrobić z tak niezwykłym znaleziskiem. Może zbadamy. Jajo jest czarne, gładkie i lśniące, niczym rzadki wulkaniczny minerał. Głęboko w jego wnętrzu pulsuje ognisty blask, przywodzący na myśl bicie serca. Dobra, teraz drugą opcję. Przysmak godny cesarza, zjedz je. To jajo zostało zrodzone z samego ognia. Należy się z nim odpowiednio obchodzić. Sugeruję je zatrzymać. To stworzenie jest zrodzone z ognia. Zjedz jajo, a być może zyskać cząstkę jego mocy. No ciekawe, skoro to jajo przetrwało, to może nam się też uda. Będę go strzec. Zjem je, to lepsze niż pozwolić mu się wykluć i cierpieć od nowa. O kurde, mamy dylemat. O, ciekawe. Dwoje osób mówi, żebym zjadł, jedna osoba mówi, żebym zachował. Będę go strzec tego jaja. Jajo Feniksa. Dobra, zapiszę to w wątpliwościach. Ja kurczę, nie wiem, co zrobić tak naprawdę. No dobrze, może zobaczymy, jak zjemy to jaje, co się wydarzy. Zjemy, dobra. Zmień zdanie. Dobra, zjedz jajo, okej. Okay. Co się wydarzy? Zjadła. Co, dobre było? I tutaj jeszcze mamy tego kurczaka. No i co? Zobaczmy. Zarchiwizowane. No chyba ukończyłem to zadanie. Z popiołu ptaka wyłoniło się jajo Feniksa. No i zjadłem i co? I nic. Okej, dobra, wczytam, zobaczę, co będzie, jak wybiorę drugą opcję. Dobra, no to może weźmiemy tą drugą opcję, zobaczymy. Umieścił w swoim plecaku, woli zje. Dobra, w swoim plecaku go damy. Łuskowate jajo Feniksa, otrzymano przedmiot. No i dobra, w każdym bądź razie chyba to jajo można. Jajo jest zimne i twarde w dotyku, jakby wykuto je z kamienia. Być może z czasem coś się z niego wykluje. Można. Okej, do pasa skrótów, przechowaj. Na pani zemsty i tak dalej. Zbadajmy. No i dobra, zobaczymy, co się z tego wykluje. Może to będzie ciekawsze rozwiązanie niż zeżarcie jaja. Okej, dobra. Czyli tutaj żeśmy temat załatwili w taki sposób. Niech taki zostanie, bo tak to mi nic tam to nie dawało, zjedzenie tego jaja. Dobra, idźmy dalej. Tutaj był ten kurnik.
Cholera jasna, gdzie to. Tutaj, aha, tutaj byłem w tym miejscu, to tylko ten jeszcze teren muszę tu zwiedzić. Teraz może pójdę jakoś, kurde, tak. No tak dziwnie jest to trochę porozmieszczane. No ale dobra. Ale dobra, jakoś to zrobimy wszystko. Tak, tutaj chyba jeszcze nie byłem w tym miejscu. Nie, tutaj już byłem, widzę, bo jest drewniane widły, obszarpana księga. Dobra, weźmy tą obszarpaną księgę. Ja widzę, że jakiś kawałek drogi muszę tutaj przejść. Aha, wiem, dobra, tędy szedłem. Tutaj jest coś strażniczy. Aha, dobra. Gdzie ta księga, kurka wodna? Zgubiłem ją przez przypadek. Ale się. Dobra, obszar pana księga. Ops. Bierzemy. Dobra, już nie będę nic ruszał, bo znów się gdzieś zamota. No dobra. Tutaj są. Tych gości już tutaj przejrzałem swego czasu. To aż tyle musiałem przejść. Ok. Ale przeczytajmy, co w tej księdze jest. Księga eksportowa. Klient. Siwy szept. Lokalizacja kłoda. Wnętrze wiatraka. Skrzynia. Odzyskano. Zakurzony łotrzyk. Kamienny ogród. Północne wejście. Trumna. Odzyskano. Krwawiący baron, łąki, szałas zakopać za stertą drewna. Dostarczono. No dobrze. Zrobiono, dostarczono, przeczytałem i co? I nic. Więcej tutaj nie ma. Tak, w tym miejscu to już chyba wszędzie to już byłem. Bo tutaj akurat sprawdzałem te tematy, ale jeszcze raz ewentualnie sprawdzę, czy może czegoś nie przeoczyłem. Widzę, że to jakaś waza, które jeszcze nie przeglądnąłem, ale na szczęście nic w niej w sumie nie było. Zobaczmy, tutaj skrzynia, więc byłem. Tu jeszcze sterta drewna. No i proszę, no jak widać, byłem tu, ale jeszcze nie wszystko. Ok, coś jest, jakaś skrzynia, wykopmy to. O, jakiś worek się tutaj pojawił i mamy jakieś dwie rzeczy do zidentyfikowania, więc już to robimy. Identification i drugie też. I zobaczmy, co nam z tego tu przyszło. Zręczność 12, czyli od zręczności coś tutaj jest. No nie, to dla niej to nie będzie lepsze. Dla tego gościa też, jak widać, nie. Dla naszego zawodnika tego też nie. I dla niej. No dla niej by było to lepsze. Pod kątem tym przynajmniej fizycznym. Kondycja by spadnie i uniki, a mamy odporność na ziemię i truciznę. No dobra, może byśmy jej to wymienili. Spadnie jej trochę kondycja, ale no chyba przetrwa. No i różdżka ognista plus do dwóch broni, ale nie jest lepsza od tego, co mam w tej chwili. No więc ciekawość została zaspokojona. Idziemy dalej. Co tutaj mamy? Tutaj mamy jakieś stogi siana, których nie przeglądałem. Można je próbować, może spalić, to coś by tutaj było, jakby to spalił. Tu jest ten kurnik, drewniane widły, dobra tam, szeptodrzew, weźmy tego szeptodrzewa, zobaczymy, co tutaj jest. Tu i była ta droga do, a nie, tu jeszcze nie byłem. Tu jest ta chałupka, ok. Tu jest jakiś mostek, który wjedzie do tego terenu, ale ten teren to jest raczej będzie to teren dość trudny, ale zobaczmy jeszcze, gdzie to poprowadzi. Tak, to jest jakaś beczka, której nie przeglądałem. No i proszę, jeszcze mamy jakiś przedmiot, który można zidentyfikować.
Zobaczmy, 62, 14. No i proszę, to już jest coś. No tak, siła, sztuka walki, myślistwo. No to chyba wiemy, komu można było to dać, kto ma myślistwo. I dla niego będzie to zdecydowanie lepsza rzecz, więc jemu to damy. Niektóre są coś tam. Coś nie działa. A, nie mam jeszcze punktów źródła. Pasowałoby punkty źródła uzupełnić. Ale dobrze, tutaj jest jakaś kładka. No to za chwilę może to zrobimy, chociaż nie chciałbym trafić gdzieś w jakieś miejsce, gdzie jest zbyt ciężko. Zaraz zobaczymy. Mamy 3000 punktów doświadczenia. Klasztorny las tutaj jest jakiś. Widzę klatkę, w środku coś jest. 13 poziom, Mordkan jakiś tutaj jest. Tutaj są goście. Poziom 20. Chyba trochę za wcześnie tutaj pójść. Bo jak tutaj są ludzie 20 poziomu, to jest zdecydowanie... Chyba, że on nie będzie atakował, ale niczego nie można przewidzieć. No dobra, zobaczymy. Ja na razie zapiszę tutaj stan gry. I zobaczymy, czy tutaj da się jakoś to... Chociaż wątpię, żeby tutaj... W mroku lasu dostrzegasz mężczyznę strzegącego klatki, w której zamknięte są stwory z sennego koszmaru. Można coś u niego kupić? Można. I to są rzeczy, które akurat bym chciał zakupić. Tak, poziom 13. No nawet tutaj ma fajne rzeczy. Tej dwie te też bym tu kupił. To by mi się przydało. Co to jest? Kurde, jakie amulety ciekawe. Przewodnik po Cytadeli, rymowanki skrybów, encyklopedia Hubwerda. To mnie nie interesuje. No dobra, mamy jakieś księgi. Życie na krawędzi. Nekromancja. Życzenie śmierci. Premię do obrażeń. No to też dobrze. Ożywienie kościelnej wdowy. Kościana klatka. Krwiopijca. Okej, okay, co mamy? Ożywienie. To uchwyt wygłodniałych. Z podziemi wyłaniają się nieumarłe ręce, które atakują wrogów stojących w kałużach ich mura krwi. Zadaje tyle obrażeń fizycznych każdemu i powoduje okaleczenie. Zakażenie, rój komarów. Wypuść marę ogromnych komarów, które będą wysysać krew z twoich wrogów, zadając obrażeń fizycznych i lecząc ciebie. Oj, to komary, to by mi się przydały. Dobra. To też jest ciekawa rzecz, ten krwiopijca. Weźmiemy. No to trochę kosztuje, ale też wybierzemy i na pewno weźmiemy sobie te rzeczy. Będzie to mnie trochę kosztować, ale mam rzeczy, które będę mógł tutaj sprzedać. Chociaż za wiele ich nie mam, ale zawsze coś tam zrównoważę. Tematy. Jakieś tu księgi. Nie wiem, to niezapisane księgi, z tego też jakoś ich nie zapisuję specjalnie. Dobra, 3 rubiny sprzedamy, bo to jest akurat taka rzecz, którą... Diament, kradzione, ale można sprzedać. No, kazał, nie? Jajo Feniksa, kosztuje 1200. No, ale na razie nie będę tego sprzedawał. Odporności na truciznę mikstura. Może się przydać. Mikstura źródła. Dobra, to można to wykorzystać. Dobra, to sprzedam na razie. No i chyba tyle w sumie. Resztę muszę zrównoważyć, niestety. Aha, jeszcze to bym wziął. I to bym wziął. Jeszcze muszę dorównoważyć. No trochę mnie to kosztuje, ale myślę, że warto. Myślę, że warto. Dobra. Dobra, kontynuuj. Pomimo bliskości potworów ma zaskakująco wytworną, wręcz królewską prezencję, a do tego jest zupełnie spokojny. O, gościu ma 6000 życia, ja pierdolę.
No, wyjdźże wreszcie z tego cienia. Zobaczmy, któż to się zbłąkał w lesie. Wyjdź z cienia, wskaż na klatkę i powiedz, że ma wątpliwy gust do zwierząt domowych. Prychnij i powiedz, żeby najmniej się nie zgubiłaś, wprost przeciwnie. Dobra, wyjdziemy z cienia. Ujawniając się, jednocześnie się osłabiłaś. Utraciłaś nade mną wszelką przewagę. Przyglądać się z nagłą natarczywością, masz wrażenie, jakbyś znalazła się na szali wagi, a twój ciężar był odmierzany według jakiejś nieznanej ci miary. Ale ty, w tobie jest coś innego. Pragnienie, by zostać przejrzaną, bym mógł poznać twoje prawdziwe oblicze, gdy jesteś sobą. Minęło już sporo lat, prawda? Odkąd serce ostatni raz zatrzepotało ci w piersi za sprawą twoich uczuć. Odkąd twoje ręce dotykały czegoś, czego delikatność mogłaś poczuć. Nawet w tej chwili dręczy cię odrażająca wizja. Widzisz mnie jako wór mięsa pożeranego przez robactwo. Twoje palce zagłębiają się powoli w krwawą breję w miejscach, w których były moje oczy. Tak, tak, znam się na nieproszonych gościach, takich jak twój. Przyjrzyj mu się bliżej, to przecież musi być tak. To Jahan, demonolog, którego ci polecono. Powiedz mu, że go szukałaś i wyciągnij rękę na powitanie. Przyjrzyj mu się podejrzliwie, sięgnij do swojej torby i sprawdź w dzienniku informację o osobie, którą miałaś się spotkać. Powiedz mu, że minęło już tyle lat, że właściwie nie pamiętasz, jak było przedtem. Ta świadomość uderza cię jak cios prosto między oczy. Nogi się pod tobą uginają i masz wrażenie, że za chwilę się przewrócisz. No zobaczmy do tej torby. Nagle przy twoim gardle znajduje się ostrze sztyletu. Krok w tył, jeśli łaska. Unieś ręce w górę i zrób krok w tył. Uprzedź go, że też masz szybkie ręce. Opisz w szczegółach, gdzie wsadzisz mu ten sztylet, jeśli w tej chwili nie zdejmie go z twojej szyi. Dobra, damy krok w tył. Dziękuję. Zechcesz mi wybaczyć mój brak manier, ale widzę przez ciebie na wylot, tak jak sobie tego życzyłaś. Widzę, co kryje się w twoim wnętrzu. Albowiem ty, Lochse, stanowisz amalgamat zbyt plugawy, by dało się na niego patrzeć bez obrzydzenia. Demon oplata ciasno twoje serce pomazańca. Co więcej, przyniosłaś go ze sobą aż tutaj, do mnie. Po co? Powiedz, że on wie, czego pragniesz, wolności i odzyskasz ją za wszelką cenę. Powiedz mu, że przybyłaś prosić go o pomoc. Chcesz, żeby to istota, ten demon, opuścił cię raz na zawsze. Powiedz, że słyszałeś o nim jako o wielkim znawcy demonów. Pomyślałeś, że może zainteresuje go twój. Może wybiorę drugą opcję, żeby się pozbyć tego dziada. Chcę to niebezpieczne słowo, oznacza pragnienie, a często posuwamy się o wiele za daleko, by dostać to, czego pragniemy. Nikt nie wie o tym lepiej niż twój demon. Robi krok w tył i przygląda ci się z obojętną miną. Znam się na demonach lepiej niż na czymkolwiek innym. Ty zaś już dawno masz za sobą etap zwykłego opętania. Twoja dusza wciąż należy do ciebie tylko dlatego, że jesteś pomazańcem. Zadając się z tobą, ryzykuję wszystko. Ale oczywiście, istota wewnątrz, nie odmówię ci. Zrobię, co w mojej mocy, żeby wypędzić demona. Najpierw jednak czeka nas sporo pracy. Mój plan składa się z dwóch części. Najpierw musisz wyświadczyć mi pewną przysługę. Potem ja pokażę ci, jak skupić większą ilość źródła. Będziesz potrzebowała wszystkich sił, jakie zdołasz zgromadzić i znacznie więcej, nim będziemy mogli stawić czoła twojemu gościowi. Część drugą omówimy w szczegółach po lekcji, dlatego na razie zajmijmy się przysługą. Coś za coś, niestety. Przyznaję, że jest w tym pewna wulgarność, ale czasami trzeba ubrudzić sobie ręce. Widzisz, poluję na pewnego demona. Ścigam go od dawna, a teraz udało mi się namierzyć go na pewnej odległej wyspie. Wskazuje na północny wschód. Patrząc w tym kierunku, widzisz jedynie szare wody i gęstą mgłę, w której tworzą się i znikają przerażające kształty. Wiem, że on tam jest. Potwierdził mi to mój przyjaciel w klatce, ale ku mojej wielkiej frustracji nie mogę go dosięgnąć. Wyspę spowija trupia mgła, a przez nią nawet ja nie zdołam się przedrzeć i dlatego właśnie potrzebuję twojej pomocy. Powiesz, że nie chcesz wyjść na pesymistkę, ale ty też nie jesteś odporna na trupią mgłę. Zapytaj, czego chce od demona, którego ściga. No dobra, może tą drugą opcję. Obawiam się, że moja odpowiedź będzie zupełnie prozaiczna. Chcę jego śmierci,
ale zaufaj mi, że jego śmierć ocali duszę całej rzeszy istot. Uznaj to, uznaj to za egzamin. Zabij demona, a ja zgodzę się zostać twoim nauczycielem. Powiedz mu, że zawarliście porozumienie. Powiedz, że rozważysz jego prośbę. Na razie nic więcej nie może zrobić. Przypomnij mu, że wcześniej mówił o drugiej części, o czymś, co pomoże ci pozbyć się demona. Co miał na myśli? Może wybiorę trzecią? Tak jak mówiłem, pomówimy o tym po lekcji. Najpierw musisz udowodnić, że jesteś w stanie zabijać te potwory. Dobra, powiedz mu, że zawarliście porozumienie. Niech będzie. Zatem pozwól, że uścisnę ci dłoń i opiszę twój cel. Przebraniem lub też gospodarzem demona nie mam tu całkowitej pewności, jest jaszczur znany jedynie pod imieniem obrońcy. Jak wszystkie demony jest wielkoduszny, uroczy, zaproponuje ci to, czego pragniesz najbardziej, pozornie za darmo. Jednak nie ma nic za darmo. Doradzałbym ci zaatakować go, nim się w ogóle odezwie, ale jeśli postanowisz zignorować moją radę i wdasz się z nim w dyskusję, musisz jedynie powiedzieć nie. O tym musisz pamiętać przede wszystkim. Zapytaj, czy ma jakąś wskazówkę dotyczącą dotarcia na wyspę. Powiedz, że chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o samej wyspie. Zapytaj, skąd wiesz, że jesteś pomazańcem. Powiedz, że musisz usłyszeć, dobra, no, po kolei. Trupia mgła otacza ją ze wszystkich stron i wisi gęstym obłokiem nad zwalonym mostem, który prowadził na wyspę z traktu Skłody. Oprócz samej mgły jest tam coś jeszcze, magia, która wymyka się moim oczom. Przy brzegu dostrzegłem zakotwiczony słup, ale oczywiście wycieczka łódką nie będzie należała do przyjemnych, gdy wpłynie się w trupią mgłę. Powiedz, że chcesz dowiedzieć czegoś więcej o wyspie, dobra. Jak na ironię, mieściła się tam niegdyś akademia poświęcona sztuce polowania na demony. Teraz z dawnego marzenia pozostał tylko senny koszmar. Według pogłosek, dawno temu odprawiono tam nieudany egzorcyzm i na krótką chwilę uwolniono potężnego demona. Gdyby nie doktor Daeva, całe wybrzeże Żniwiarza mogłoby wyglądać dziś tak jak wyspa Krwawego Księżyca. Doktor uwięził demona i pomioty jego krwi na przeklętych brzegach wyspy, otoczyli ją trupią mgłą i nigdy więcej tam nie powrócili. Poproś go, by powiedział ci o doktorze Daewie. Spotkałem go kiedyś na bankiecie w Cytadeli. Doktor Daeva uchodzi za wyjątkowego ekscentryka, ale w gruncie rzeczy taksuje cię spojrzeniem od stóp do głów. Wszyscy jesteśmy ekscentrykami, prawda? Zapytaj, skąd wiesz, że... Dobra. Uśmiecha się tak, jakbyś była dzieckiem, pytającym go o ptaszki i pszczółki. Wiem, ponieważ poznałem innych takich jak ty, tych, których losy są na dobre i na złe splecione z losami samych bogów. Walczyłem z wrogiem wrogów i pokonałem go na pewien czas. Przebywałem w ogrodach wśród perfum ze źródłem, spijałem życie z boskich ust. Widziałem dobrze ponad 2000 wiosen i będę trwał do dnia, w którym sam czas zamknie strudzone powieki. Zaufaj mi, wiem kim jestem i kim możesz się stać. Powiedz, że musisz ruszać w drogę. Oby twoim wędrówkom przyświecała mądrość. Zakończ. Ok, czyli mamy tutaj zadanie. Lekcja Jahana. Jahan zgodził się nam pomóc, jeśli najpierw my pomożemy jemu. Jahana znamy z pierwszej części. On kiedyś był w mojej drużynie, jak grałem w pierwszą część. I oczywiście mieliśmy z nim całkiem spore przygody. Jahan mi pomoże, ale najpierw muszę wyświadczyć mu przysługę, udać się na nawiedzoną wyspę i zabić obrońcę. Okej, dobra, mamy to. Więc nie zaatakował nas. Ja oczywiście, zanim zapiszę, to może jeszcze poprzenoszę te rzeczy, komu trzeba. Tutaj Mezdowi, to też Mezdowi. Pewnie bałagan się tam tworzy, jak nie wiem co, ale może nie. Zobaczmy, no na razie jest tutaj wszystko ok. Coś jeszcze tutaj kupiłem. Tak, nekromancja. Kto ma nekromancję, ten ma nekromancję, więc niech tutaj tego krwiopijce się nauczy. Tego chyba się nie nauczy jeszcze, a może. Zobaczmy, naucz się. I poszło, w porządku. I jeszcze chyba mamy jeszcze chyba coś jednego z nekromancji. Rój komarów. Bardzo dobrze. I teraz już on tutaj ma to wszystko, tylko ja teraz nie mam
tyle pamięci, żeby z tego skorzystać, tym bardziej, że to wymaga niestety, ale źródła. No cóż, takie życie. Teraz tak, tutaj mamy. To ma jakieś źródło, czy nie ma żadnego? Nie ma. Mogę to użyć, wykorzystaj. Dobra, źródło jej wróciło, ale chyba tylko jedno. Tak jest. No muszę punkty źródła gdzieś zdobyć jeszcze. Co jeszcze tutaj kupiłem? Oczywiście kupiłem zwoje wskrzeszenia, więc podzielę na razie 8. Zobaczmy, komu mogę je dać. Tutaj ma 6, tutaj ma 7, tutaj ma 5. Więc może to bym jeszcze podzielił na połowę i to bym przekazał. Zobaczymy, tutaj ma 5, ma Sybilla. Do Sybilli, dobra. I te 4, drugą czwórkę bym przekazał. To ma 9, 7 i 6. Dobra, to do Czerwonego Księcia. Okay. Dobra, niech będzie. Teraz posortujemy cały asortyment. No i przejdziemy dalej. Zobaczmy, możemy porozmawiać z tym gościem 13 poziomu. Teraz dopiero zapiszę sobie grę, żeby nie było. Tu nie mogę wejść, bo będzie od razu chyba jazda bez trzymanki. To jest jakiś piesek. Dobra, porozmawiajmy. Z rozmowy z nimi nie wyniknie nic dobrego. Mogą wydawać się szalone, ale są nieskończenie sprytniejsze niż jesteś w stanie sobie wyobrazić. Przeskakują między nastrojami jak wiatr tańczący między drzewami i zawsze wybiorą taki, którym najłatwiej cię zwiodą. I jeśli im pozwolisz, nakłonią cię, żebyś otworzyła im klatkę, zanim się zorientujesz, będziesz ich kluczem. Powiedz, że będziesz rozmawiała z kim zechcesz. Powiedz mu, że jeśli chce, żebyś wykonał zadanie, to ty potrzebujesz informacji. Musisz przesłuchać te demony. No dobra, zobaczymy. I grasz się z ogniem, pomazańcu. Ale gdzież bym śmiał stawać między tobą, a tym, co uważasz za rozrywkę? No dobra, pozwoli pogadać, czy nie pozwoli wreszcie? Ostatecznie zjeżdżaj, paskustwo faktycznie, a to drugie. Stworzenie odwraca się do ciebie, jest tak potwornie brzydkie, że niemal piękne. Masz wrażenie, że próbuje się uśmiechnąć, ale wychodzi z tego złowrogi grymas. Patrzy na swojego strażnika, a potem znów na ciebie. Hej, chcesz dostać trochę złota? Uwolnij nas. Powiedz, że złoto już masz, potrzebujesz informacji, zgoda, uwolnij ich i tak dalej. Dobra. Dam ci czego chcesz, ale najpierw uwolnij nas. Nie możesz mu ufać, zostaw go w klatce, zgoda, uwolnij ich. Ciekawe, to jest 13 poziomu. Nie wiem, co z tego wyniknie, ale oczywiście wolę zapisać w wątpliwościach. I spróbuję uwolnić to dziadostwo. Zły mężczyzna ma klucz. Zabierz mu go. Zakończ. Aha, czyli on ma klucz. Zapytaj, czy ma co do... Dobra, powiedz, że chcesz dowiedzieć się o doktorze, o pomazańcu. Powiedz mu, że musisz ruszać w drogę. No dobrze, zakończymy. Tutaj akurat klucz mi nie będzie chyba potrzebny, bo myślę, że Sybilla sobie z tym poradzi. Dajmy na to, że wytrychem. Nie rób tego, te demony bardzo niebezpieczne i wolno ci ich uwolnić. Spróbuj jeszcze raz, a zabiję cię. Okej, okay, czyli dał mi krótką piłkę. Można by ewentualnie zastosować... zbadaj, rozmawiaj... No zbadaj, ale on to jest... Nie ma co z nim walczyć, to jest, byłoby dość trudno. Nie, no właściwie by byłoby walka nie do, raczej nie miałbym szans, podejrzewam. Dobra, Chubiak Pospolity, na razie to jest z tymi, nie uda mi się ich uwolnić, sorry. Więc sorry, nie będziemy ich uwalniać w takim układzie. Dobra, na razie idę tędy, chociaż wlazłem na tą wyspę, która jest paskudna, trzeba przyznać, powiem szczerze, bo tutaj są stwory o znacznie wyższym poziomie niż ja bym w stanie z nimi walczyć. Jest tu jakaś woda, przemoczyliśmy się trochę, aha, bo tu można naokoło przejść, dobra, wiem, bo tam byłem. Tu jest poziom 15 potrzebny,
Nie byłem tu wszędzie, ale tutaj wszędzie jest po prostu jak dla mnie za ciężko, więc na razie chyba odpuszczę sobie tą wysepkę. Gdzie to mam iść? Ja to mam iść. Tutaj mam iść generalnie w to miejsce. Tutaj skład przemytników już obczaiłem. Akurat nie mam tutaj nigdzie w pobliżu tej teleportera, żeby pewne rzeczy szybciej zrobić. No bo jak tu pójdę, to nie wiem, co mnie może tam spotkać. Nie wiem, troszeczkę się wychylę, ale nie będę jakoś za bardzo się tam zbliżał może. Żeby mnie coś nie zaatakowało. No ale ciekawi mnie tutaj to miejsce w sumie, co to jest jakieś... Nie reaguje na twój dotyk, musi być jakiś sposób, żeby to aktywować. A, no właśnie. Tu mamy jakąś czaszkę. Dobra, wejdźmy tu na górę. Tu jest jakiś szkieletor, czaszka, którą można wziąć, ok. Więc to jakoś można aktywować. Na razie jeszcze... Dobra, spokojnie. Ja muszę sprawdzić, z czym tu będziemy mieć do czynienia. 13 poziomu gościa, to tu jeszcze można by wejść ewentualnie. To w razie W to sobie z tym powinienem poradzić. Ja nie wiem, wypuściłem się chyba, moim zdaniem, nie do końca w dobrym kierunku, żeby tu iść. No ale okej. Tak, mapa jest obrócona. Ja tutaj muszę jeszcze przepatrzeć wszystko. Kwiat Azali. Weźmiemy. Magistrowie. Twoja spostrzegawczość nie przestaje mnie zadziwiać. Dobra, magister inkwizytor. Poziom 13. Nie wiem, czy to dobry pomysł, żeby tutaj iść. No dobra, zobaczymy. Teraz, a tu jeszcze sprawdzę. Bo tak, bo tu jeszcze nie byłem w tych miejscach. Tu są jakieś beczki, jeszcze inne rzeczy. Więc może jeszcze tutaj przepatrzę te tereny. Czy coś tutaj jest ciekawego. Nie wiem, czy tędy szedłem, czy nie szedłem. Jakaś kolumna przewrócona. Tutaj jest jakieś dwóch gości, coś tam. A to są chyba te niedźwiedzie. To są te niedźwiedzie, więc na razie poziom 13. Okej, dobra, na razie nie będziemy tych niedźwiadków tutaj nękać. Dobra, to przynajmniej tutaj zbadam te tereny jeszcze. Tu był, aha, tutaj walczyliśmy z tym lichem. Tak, tutaj byliśmy przy tych spalonych magistrach, ale jeszcze nie dawaliśmy temu rady w tym miejscu. Właściwie no nic tutaj nie robiliśmy generalnie, ale włączmy wizję, bo może akurat coś tutaj... O, są tutaj jakieś, nie wiem, nie, to nie były duchy, myślałem, że to były duchy. Ale to nie były żadne... Aha, tutaj już wziąłem, tak? Tam jest jakiś duch. Dobra, zejdziemy tu. To... Stój, stój, stój! Co to za duch? Kurczę, jak on się rusza. Dawaj go. Widmowa zakonnica. Pogadajmy z nią. Zjawa bardzo młodej zakonnicy spaceruje po klasztorze. Na twój widok uśmiecha się nieśmiało i dyga grzecznie. Dzień dobry, zgubiłaś się, szukasz domu? Powiedz, że się zgubiłaś, co to za miejsce? To miejsce jest domem dla tych, którzy go potrzebują. Pod opieką ojca Orhalika wszyscy są bezpieczni. Wszyscy znajdą wytchnienie.
Zapytaj, jak się to stało, że ten klasztor stał się jej domem? Moi rodzice zginęli tragicznie. To był wypadek. Błąkałem się po lesie, aż w końcu znalazły mnie siostry. Obmyły mnie z grzechu, nakarmiły mnie i odziały. To właśnie jest dom. Zapytaj, dlaczego nie odeszła do sali echa, bo przecież wie, że umarła, prawda? Wzrusza ramionami. Gdybyś miała opisać ten gest jednym słowem, to najbardziej trafne byłoby określenie podstępne. Dom to dom. Poza tym moi rodzice z pewnością są w sali echa. Ja z błogosławieństwa Halika pozostaję tutaj. Tak, czyli nie dowiedzieliśmy się właściwie niczego. Dobra, przejdźmy do tych tu magistrów. Zobaczymy. Tu może jest kolejny, to jest widmowa zakonnica, widmowa zakonnica. Nie wiem, czy one wszystkie będą mówić to samo. Zjawa zakonnicy o pomarszczonej twarzy i surowych oczach patrzy na ciebie posępnie znad sznura koralików. Witaj w domu Halika, co sprowadza cię do świątyni mego pana. Powiedz, że przechodziłaś obok i zaciekiwało cię to miejsce. To miejsce jest ziemskim domem Halika. Powinnaś oddać mu cześć, moja droga. Halik bywa surowy dla tych, którym nie starcza pokory. Pokłoń się i oddaj cześć Halikowi. No nie będzie. Zakonnica z zadowoleniem kiwa głową. Odejdź. Okej, okay, tu jest kolejna jakaś. Zobaczymy. Zjawa spaceruje pogrążona w milczącej medytacji z zamkniętymi oczami. Ostrożnie robi krok za krokiem po trawie, wyczuwając twoją obecność. Otwiera oczy i uśmiecha się do ciebie łagodnie. Niechaj spełnia ciebie błogosławieństwo Halika, moje dziecko. Zapytaj ją o to miejsce. To miejsce spokoju i ciszy, gdzie gromadzą się wierni. Jeśli chcesz, możesz tu zostać i spacerować ze mną, moja córko. Z radością powitam twoje towarzystwo. Swoim czuwaniem oddaję cześć Halikowi w każdym ludzkim dziecku. Zapytaj, jak zmarła. Zaciska wąskie usta. Na jej pomarszczonej twarzy na moment pojawia się wyraz desperacji. Nie umiem czytać przyszłości, dziecko. Wciąż żyją, inaczej jak moglibyśmy porozmawiać? Halik błogosławi wybranym. Gdybym była martwa, stałabym po jego prawicy w sali echa. Okej, nie wiem, czy to nie jest jakiś przycisk. Ja raz zapiszę stan gry, bo to nigdy nic nie wiadomo. I spróbuję się przejść po tym czymś. Nie, to nie jest żaden przycisk. Aczkolwiek na takowy wygląda, mniej więcej, ale to nic. Zobaczmy, co tutaj się dzieje. Tu jest jakiś właśnie magister rycerz, on się dziwnie zachowuje. Porozmawiajmy z nim. Odejdź, nieznajoma. Mamy tu kłopot z jedną czerpiącą. Próbujemy ją przekonać, żeby się poddała bez walki, ale kiepsko nam idzie. Cholerni czerpiący. Z kamienną twarzą wyraź swoje zdumienie. Czerpiąca? Tutaj? Zgódź się, cholerni, a potem go zabij. No, pierwszą opcję na razie. Ano, tak, czerpiąca. W dodatku to jaszczurzyca i mistrzyni portali. Chyba nie jest w stanie uciec. Chwała boskiemu, jednak my nie możemy zbliżyć się do niej na tyle, żeby ją pojmać. Ścigaliśmy ją przez dłuższy czas, gdzie się nie pojawiła, siała spustoszenie. W każdej chwili spodziewamy się tu ataku pustkowców albo czegoś gorszego. Zapytaj, jak sobie wyobraża rozwiązanie tej sytuacji? Może to. Normalnie pojmalibyśmy ją, zapakowali na statek i wysłali do obozu dla zaobrożowanych. Ale ona chyba nie jest z tych, z którymi da się podobrocić. Biali magistrowie są na nią wściekli. Jeśli my jej nie zabijemy, to pewnie oni to zrobią. Trzeba postawić wszystko na jedną kartę. Powiedz, że potrafisz dogadywać się z śpiącymi, może ty z nią porozmawiasz. Powiedz, żeby zrobił to, co do niego należy, niech tam pójdzie i załatwi tę czerpiącą. Powiedz mu, że problem polega na tym, że czerpiący nie ufają magistrom. Uśmiechnij się szeroko i zaproponuj, że przejmiesz to zadanie, może tą trzecią opcję. Nie mamy na to czasu, prędzej zginiesz. Poważnie? No to dobra, no to jak tak, co to jest, jakiś magister, inkwizytor? Tu mamy rycerza, a tutaj mamy tropiciela. Tropiciel ma najmniejszą obronę, więc można by tropiciela może nieco... Zaraz sprawdźmy, jakie mamy tutaj... tematy do zbadania, trucizna i tak dalej, ogień, możemy sobie wyczarować nasz ciekawy obiekt. No i zobaczymy, niech będzie tu, zaczniemy od
tłuczenia tego gościa na dobry początek. Tak, oskubię go trochę z pancerza, a teraz no, nasz tutaj wielki przyjaciel będzie robił chyba z nim jakąś robotę, ale oczywiście magicznie go tylko pojechał, no niestety. Teraz ten co zrobi? No, jak zawsze kamienny pancerz. Przeważnie tak właśnie działają ci goście. I pancerz mrozu dał na skorupkę na gościa. Czym skorupka nasiąknie, tym na starość trąci. Dobrze, teraz tak, weźmiemy tutaj tego gościa, byśmy pojechali. Tak, bo on tutaj będzie dostawał równo. Dobra, już ma 500 opuszczonego, ale będzie coś tutaj robił. Odwrót taktyczny, tak myślałem, i będzie czymś walił. 122, na razie nie ma tragedii. Co tutaj się dzieje? Zobaczmy. Tak, pancerz magiczny. Ten ma najmniejszy w sumie. Można by go odzierać z tego pancerza magicznego, albo my możemy sobie przyzwańca gdzieś tutaj zapakować. I jeszcze dodatkowo nie widzę przeszkód, aby zawezwać kościaną wdowę. Ach, kurczę, tylko że zapominam zawsze o tym, że jak nie jedno, to drugie. I to jest właśnie u mnie bardzo częsty błąd. Niestety. Dobra, ale ten już zawodnik zaczyna się troszeczkę ciężko czuć. Zobaczmy, tutaj zagrzewa do walki. Teraz tym naszym gościem być może możemy kolejną kościankę sobie zawezwać. Tak, cel zablokowany. Tutaj by można było, żeby tamtego skończyć już. Ile mu zostało? 300. No to trochę dużo mu zostało, ale możemy tutaj... OK. I tu mamy lot Feniksa, to mnie nie interesuje, ale wirem możemy tego gościa nieco posiekać, nie? Przysiec go trochę, nie? No to dobra, no to tutaj już gościa musimy. Tak, on już mu za wiele nie zostało. Zobaczmy, co tu jeszcze można zrobić. Ten ma ile? 120 parę mu zostało, więc nie za wiele. Możemy czymś tutaj pojechać, zobaczmy czym. Staranować go się nie bardzo da, ale tego możemy... Nie, taran to mu nic nie da na tą chwilę. Naprawa metalu, pancerz fizyczny. Na razie pancerz fizyczny mam u wszystkich maksymalny. Zobaczmy, co tutaj mogę w tym miejscu. Totem żywiołów sobie można... Mogę tutaj postawić jak najbardziej. No i zobaczmy jeszcze, jak tutaj mamy zwój trującej fali. Albo tutaj mamy zwój zatrutej rzutki. Może byśmy go rzutką pojechali. Ok, teraz ci mają swoje 5 minut. Dobra, mój kwiatuszek. Mój kwiatuszku elegancki, podejdź i temu gościowi przywal. Ok, no gryzie dosyć mocno, trzeba przyznać. Tak, i tyle z niego. 7,5 tysiąca doświadczenia. Czyli jednego mamy z głowy. Teraz tak, ten jest odarty z magicznego, no to dobrze by było wziąć się za tego jegomościa, bo on bardzo szybko będzie tracił punkty życia. Uwaga, przywali trochę. Ok, na okrętkę jak to wygląda? Całkiem nieźle się trzymamy. Tak, pani Sebilda, cóż może zrobić? Nie możemy nic wyczarować, bo stracimy wiadomo co, ale możemy zacząć gościa młócić. Tym bardziej, że gość ma pancerz magiczny obnażony do zera. Od ognia wybranej postaci obrażenia zadamy. Tak. A czego tam naszych też pucujesz? No. Okej, dostaje dość mocno, jak widać.
Teraz kto? No, to votujemy zawodnika, nie? Bo to co wyciąg się. Tutaj oczywiście gość jeszcze ma dość sporo odnośnie. Zobaczmy, czy damy oślepiający blask. Uda się go oślepić? Udało się go oślepić. Bardzo dobrze. Teraz tak, przyciągniemy mu petardę. Tutaj możemy dać pożarcie zwłok. Akurde, muszę bliżej tutaj podejść do tych zwłok i zastosować to pożarcie zwłok. No, dawaj. Da radę? Krew, 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 krew. Zje te zwłoki, czy nie? A, coś tutaj nie działa do końca jak trzeba. Dobra, to zbliżymy się do tego gościa, bo tutaj tego też trzeba będzie w pewnym momencie płucować. Na razie niewiele mogę z tym zrobić. No dobrze, ile tej gościowi zostało? Nie za wiele. Zobaczmy, w kurczaka można go zamienić. Tak jest, jest kurczak. Jeszcze przyłożymy kurczakowi. Tak, żeby se nie myślał, że jest taki fajny. Okej, okay, zobaczmy co tutaj jeszcze. Mamy jakieś tutaj tematy. Skok ciśnienia. I zadaje jeszcze od powietrza obrażenia. No to niech będzie skok ciśnienia jeszcze. Tak, ten tutaj jeszcze mu się dostało, bo chciał sobie pójść dalej. No to sobie poszedł. Przywrócenie, tak? Regeneruje, tak? Nam zawodnika. Okej, no dobrze. Niech regeneruje. Za dużo nie naregeneruje. No to... Okej. Jeszcze raz mu przywalimy. Okej, więcej mu nie przywalimy. Okej, dostaje kura równo lanie. Gdzie ucieka? No tak, no co ma zrobić, nie? Jak nie uciec? Ale Ifan, chyba myślę, że cel jest za daleko. Myślę, że ile już zostało temu kurczakowi? No nie zostało za wiele, ale zobaczmy, czy... No kurczę, za daleko jest troszeczkę. To albo się weźmiemy za tego gościa. I myślę, że tak by można było to zrobić. Dajmy mu tutaj przygwożdżenie. Tak jest. I on teraz jest dodatkowo okaleczony. My komuś tu regenerację nie musimy dawać. Deszcz. Jeszcze może... A nie, bo mi w tym momencie braknie, żeby cokolwiek innego używać. Więc jedynie co, to mogę zakończyć na razie tule. Tak, pani Sebilla, co może zrobić? Czy kurczaka dorwiemy? Dorwiemy kurczaka i go przeniesiemy gdzieś tutaj bliżej. Jeszcze oczarowany został kurczak. No i to jest właśnie... I to jest właśnie to. No, tutaj temu niewiele zrobimy, ale możemy dać totem... Nie, bo mi ten zniknie. Kurczę, zapominam sobie. Muszę o tym pamiętać. Dobra, przywalmy mu kulą ognia, niech się tutaj zapali. Mam nadzieję, że tamtego ducha, żeby nie ruszyć, bo jak duch się... nie wiem, czy duch może atakować, czy nie. Dobra. Tu kurczaka nie rąbniemy, ale może gościa uda się... Aż kurczę, ustawi się w takim miejscu, że się nie bardzo go uda. No dobra. Ożywienie opuchniętych zwłok. Chyba nie ma tutaj jakichś opuchniętych zwłok. Gdzieś w pobliżu. Ach, kurde, nie ma nic takiego. Pan książę. Dobra, możemy podejść trochę bliżej najwyżej. Tym kościejem... No, nie dojdę na razie. Zagrzebanie. Okej, i mogę gdzieś tutaj się pojawić. Chyba tutaj w tym ogniu muszę się pojawić, niestety.
Ok, i go through flery 140. Ok, ten teraz podejdzie 108. No i bardzo dobrze. I tutaj już właśnie gość już będzie cienko, cienko prządu. Zobacz, mogę tarczą jeszcze mu przywalić. Ok, mamy gościa z głowy. I jeszcze tylko zostało załatwienie tego kurczaka. Co kurczak? Odmienił się. Więc ok, jak się odmienił, to bardzo dobrze. Bo teraz tutaj Ifan zrobi robotę. Więcej nie mogę nic zrobić. Ale on jest tak oskubany, że wszystko i to załatwia. I dobra, i tak w ten sposób zwyciężyliśmy pięknie z gośćmi 13 poziomu. Dość sporo doświadczenia się ogólnie dostało. Ten jak się fajnie pali. Więc cóż, myślę, że pozbieram te fanty z nich, albo teraz, dawaj. Dobra. Może osobą, która zbiera wszystkie fanty, niech zbiera. Tutaj mamy to. Tu od tego gościa mamy ciekawe rzeczy. Lot Feniksa, przy okazji jeszcze może się ktoś nauczyć. I co, gdzieś jeszcze tutaj jest jeden gość. Czyli trzech gości było, więc raczej... Dobra, strzały to od razu do Mezdowi przerzucimy. No i zidentyfikujmy jeszcze to, co udało mi się wziąć. Ok. Identyfikuj, zobaczmy, co to za łuk. Czy ten łuk będzie warty wymiany? Po prostu łuk taki. Taki sobie. On ma jakieś inne tutaj łuki. Kusza łuków raczej nie noszę, widzę. Jak już to kuszę noszę. Ta kusza, myślę, że ona by była, mogłaby iść na sprzedaż. No dobra. Grat strzał 1900, to ma 500, to jest z przeszywaniem, ale ta już jest bardzo słabiutka, to ta już pójdzie do sprzedania, no ta jeszcze tutaj niech zostanie. Dobrze, na tym bym zakończył ten odcinek, więc do zobaczenia w następnym i z Bogiem.